korzystając z tego, że jesteśmy w kancelarii premiera, to jest najlepsza okazja, żeby porozmawiać o aplikacji, sukcesach Filmastera i jego szefa Borysa Musielaka, który również jest tutaj. Borys, wróciłeś niedawno ze Stanów, gdzie promowałeś, lansowałeś Filmastera. Jak efekty? To była opłacalna inwestycja czasowa i finansowa? Mogę powiedzieć, że Stany, fajowe jazdo ogólnie rzecz biorąc. Tak, bardzo, bardzo była dobra ta inwestycja. No, pokazaliśmy się na fajnej imprezie filmowo-internetowej, także wiele osób ciekawych poznaliśmy. Dzięki temu będzie się na pewno działo odnośnie Filmastera bardzo dużo w najbliższym czasie. No i zebraliśmy mnóstwo instalacji po prostu Filmastera i w Stanach, i w Anglii, i w Polsce. No, dzięki temu bazowi, który się wygenerował przez to, że napisano nas na blogach, na magazynie Time, na wszystkich właściwie mediach w Polsce. Także no, dużo. Okej, efekt PR-owy na pewno. No, tak, a czy to też ma przełożenie na rozmowy, poważne rozmowy biznesowe, na plany Filmastera, na podbój świata? I ma to przełożenie na podbój świata, zdecydowanie. Mogę zdradzić, że będziemy wchodzić na jeden z rynków azjatyckich z Filmasterem, prawdopodobnie w najbliższym czasie. No i rozmawiamy z dużymi graczami. Nie mogę nawet nic zdradzać, ale jest to bardzo obiecujące to wygląda. Dobra, czyli są duże podejrzenia, że niedługo na Filmasterze będziemy oceniać najnowsze bollywoodzkie produkcje. Coś tu jest. Czekaj, strasznie trzęsie mi się łapa, ale to dlatego, że tutaj jest dużo... Nerwy, naprawdę. Okej, okay. Co dalej z Filmasterem? Bo mam wrażenie, że on w Polsce jest trochę mało znany. Króluje u nas jednak Filmweb. Czy tutaj będziecie szukać jakiejś pozycji budowy, czy jednak po złapaniu takiego wiatru w żagle międzynarodowego jednak... Świat jest ważniejszy. No. Jest to pewnie ważniejsze, ale dużo ludzi w Polsce instaluje Filmastera. Widać, że ta aplikacja taka mobilna dla iPhone'a, no było zapotrzebowanie coś takiego. Szybko dostać najnowsze filmy w okolicy, jakie lecą, które jeszcze są w dodatku zgodne z naszym gustem. To jest coś, co jest dosyć fajne, aplikacja też jest fajna, dostajemy bardzo dobre recenzje w App Store, więc to jest jakby jedna z rzeczy, no ale idziemy w kierunku światowym, na pewno na rynki Stanów i w Anglii na samym początek, no ale jak mówię, mamy też inne plany. Okay. Nie wiem, czy lans u premiera coś tutaj pomoże i będzie miał coś wspólnego, ale dobra, dzięki za rozmowę, będziemy obserwować.